Witajcie bracia i siostry. Są pytania, dlaczego ja nic nie publikuję o Ukrainie, nie mówię. Wiecie co, lubię, jak mam coś powiedzieć, to lubię mieć jakby trochę sprawdzone dane, żeby ludziom też głupot nie wprowadzać w głowy, nie robić zamieszania, nie powodować dezinformacji. Ja dopiero dzisiaj w nocy wróciłem do Rzeszowa, no bo tu jakby jest to miasto najbardziej wysunięte w kierunku Ukrainy. I tu jakby najwięcej takich mogę rzetelnych informacji pozbierać. No i taka najważniejsza rzecz, którą się chcę podzielić, to przez te trzy dni teraz, dwa w sumie, czyli sobota, niedziela, dostałem mnóstwo telefonów. Witek, mamy wolne mieszkania, chcemy dawać, wysłaliśmy samochody, wysłaliśmy autokary na granicę po uchodźców i będziemy przyjmować ich do domów. No i bardzo mi się spodobało to, no mega, no się ucieszyłem, że ludzie tak się od razu zorganizowali. Wiem, że internet od tego huczy, że tak się właśnie dzieje i uważam, że to jest bardzo, bardzo, bardzo dobre. Jest tylko pewien problem, właśnie przyjechałem w poniedziałek i mam kolejne telefony, więc obdzwaniam, jak komu, jak możemy wesprzeć, co możemy komu dać. I nagle Witek, nie mamy żadnych ludzi u siebie w domu, wiem, jak to nie macie? No bo się okazało, że ci ludzie, którzy przeszli przez granicę, to są ludzie już z kimś umówieni. Na granicy ludzie, którzy przeszli granicę, boją się wejść do obcego samochodu z obcym gościem, który mówi, że ich zawiezie do jakiegoś mieszkania czy jakiegoś domu. Więc są tłumy ludzi, które nie bardzo wiedzą, gdzie się udać, ale boją się udać do kogoś prywatnie. Teraz się okazuje, że całe autokary, puste autokary, które pojechały po uchodźców na granicę, już wróciły do Gliwic, wróciły do Rzeszowa, wróciły samochody, wróciły busy. Ci, którzy zawożyli paczki, jakieś paczki z żywnością, czy śpiwory, koce, to super, to się od razu przydaje tam na granicy. Ale ci, którzy jechali z nadzieją, że jadą po ludzi, no to się przejechali. Jedynie ci, którzy byli umówieni telefonicznie, ja też chciałem swoją rodzinę zabrać, rodzina, która mieszka w Turce, oni powiedzieli, nie, my chcemy tu na razie zostać, my nie bardzo chcemy się dostawać do Polski. Mieszkamy w tak mało znaczącym miejscu, że raczej nas tam wojna może nie dotknąć. No i na razie chyba nie dotknęła. I teraz chodzi o to, że jeżeli pomagać, to pomagać z głową. Jeżeli pomagać, to pomagać z głową i takiego zdania też jestem. I w linku pod filmikiem będziecie mieli teraz naszą rządową stronę, przez którą można pomóc. Jeżeli masz mieszkanie, może masz cały blok, jesteś właścicielem, kamienicę, coś, podaj, oni będą do ciebie kierowali ludzi. Ale ci ludzie będą już bezpieczni, bo będą wiedzieli, że to jest jakoś sprawdzone przez państwo polskie. Dalej PCK się tym zajmuje, Caritas Kościoła się tym zajmuje. Więc kochani, jeżeli pomagać, to pomagać mądrze. Bo ja też się zastanawiałem, co teraz z tymi ludźmi, ty ich przyjmiesz, mówisz, o mam teraz zryw, mam dwa tygodnie, mogę im dać mieszkanie, bo studenci wyjechali albo coś. No ale dobrze, a co zrobisz za pół roku, jak dalej będą musieli być w tym mieszkaniu, albo za rok? I jak będzie trzeba wszystkie opłaty zapłacić, a nagle, nie wiem, z powodu wojny stracą ci się, skończą ci się pieniądze, czy inne rzeczy, nie? Dlatego naprawdę Polska świetnie działa i gratuluję ludziom, którzy się pięknie zorganizowali. Sami też się do paru rzeczy pięknych inicjatyw dołożyliśmy, ale szukam takich inicjatyw, które mają szansę się spełnić, bo zobaczcie, ktoś wysłał autokary z Gliwic na granicę ukraińską i one już wróciły i nie wzięły ani jednej osoby. Czujecie to? To jest w ogóle, a jaki wydatek, ile paliwa, ile czasu, ile też nerwów potem tego człowieka, który jedzie bez sensu, czy tych ludzi. Dlatego, kochani, jak pomagać? Pomagać z głową. My mamy w Polsce trochę ludzi od logistyki, tak jak mówię, ta strona rządowa, strona PCK i strona Caritasu. I to są konkretne jednostki, które w konkretny sposób pomagają, ponieważ no, pomagać też trzeba umieć, nie? Pomagać też trzeba umieć, trzeba to jakoś mieć zorganizowane i też tych ludzi po drugiej stronie zapewnić. Więc z tego, co mam informacje, no z całej Polski zbieram, to tam, gdzie rodziny ukraińskie dotarły do domów, to są rodziny, że to był jacyś znajomi, ktoś kogoś, że tam ktoś kogoś znał, stąd to wychodzi. Wiadomo, przypadkowych parę osób może być. Kolejna rzecz, bardzo ważna. Przyjechały też całe pociągi z ludźmi do Krakowa, na przykład wczoraj rozmawiałem z ludźmi, którzy odbierali z Krakowa ludzi z pociągu. No i teraz tak, oficjalnie w tych pociągach mogą być tylko, czy w ogóle granice mogą przekraczać tylko kobiety i dzieci. Ale mężczyźni mają zostać, żeby bronić kraju. No i teraz się okazuje, że w tych pociągach rzeczywiście ukraińskie są tylko kobiety i dzieci, ale na przykład są też mężczyźni z krajów arabskich.
nikt nie wie skąd, jak, poprzebierali się do tego pociągu, powchodzili i kobiety mówiły, że przeżyły coś strasznego w tym pociągu. Nie jest to łatwa sprawa pomagać. Dlatego też możesz sobie napytać jakieś biedy, więc pytaj Boga i jak pomagaj, no to warto pomagać z kimś, kto już ma jakiś plan tego działania. Naprawdę warto. Jeśli się zjednoczymy i będziemy logicznie działać, nie chaotycznie, to nie zrobimy korków przy granicy, nie zrobimy rozwałki, nie będziemy na darmo przepalali paliwa, gdzie teraz na stacjach można tankować po 50 litrów i znowu trzeba stawać, żeby tankować, tak? Wielu dziwnych rzeczy nie zrobimy, jeśli będziemy działać razem i mądrze. Z tego powodu nagrywam ten filmik i wrzucam go do netu, abyście wiedzieli. A najbardziej chcę wszystkim podziękować za modlitwę. Myślę, że stąd są też te wiadomości, które do nas dochodzą, że zniszczenia po jednej i po drugiej stronie są zupełnie niewspółmierne. Ja wam powiem, że najbardziej modlę się o nawrócenie Putina lub jego śmierć, lub jego odwołanie, no, żeby stracił władzę. W jakikolwiek sposób najbardziej chciałbym nawrócenie. Ale on też by musiał tego chcieć, tak? Drugą rzecz, którą się modlę cały czas, żeby pociski rosyjskie nie trafiały do ludzi na Ukrainie, żeby nie trafiały do celów. Trzecią rzecz, którą się modlę, to modlę się o to, żeby ludzie po stronie rosyjskiej, żeby się zbuntowali. W sensie żołnierze, rodziny. Nie będziemy walczyć, nie będziemy zabijać naszych braci i sióstr, bo to jest nienormalne. Tak. No i czwarta rzecz, żeby też wojna atomowa z tego się nie wywiązała, bo jak widać po Putinie, jest to człowiek trochę nieobliczalny, trochę mocno nieobliczalny. No i pomódlmy się. Panie Jezu, Boże Ojcze nieba i ziemi, jak jest napisane w Księdze Judyty 16:1, jesteś Bogiem, który niszczy wojnę, albo 16:2, teraz nie pamiętam. Jesteś Bogiem, który niszczy wojnę. Proszę Cię, Panie, abyś zniszczył tą wojnę w zarodku, aby więcej osób nie musiało ginąć. Proszę, żebyś ochraniał nie tylko ród ukraiński, ale Panie, cały naród, bo jak giną rosyjscy żołnierze, to też jest dramat dla ludzi z Rosji. Panie, proszę Cię o to, byśmy my jako ludzie stanęli na wysokości zadania i umieli doprowadzić do sytuacji pokoju, gdzie nie będzie brat zabijał brata. Duchu Święty, proszę o Twoje prowadzenie i namaszczenie i proszę o Twoje wsparcie z nieba, aby w cudowny sposób ten straszny, tragiczny konflikt był rozwiązany. Amen. Amen. To do zobaczenia, kochani. I wspierajmy nie tylko Ukrainę, ale i świat, bo wspierając Ukrainę, wspieramy cały świat. Amen. Z Bogiem.